Cześć. Zapraszam na recenzję i prezentację komiksów wydanych we wrześniu 2024 roku przez oficynę Egmont Polska. Jak na tego typu materiały, zajrzymy do wnętrza każdej książki, przyglądniemy się z bliska poszczególnym kadrom, zwrócę uwagę na fabułę w miarę uproszczony i bezproblemowy sposób, a także wyrażę swoje zdanie, jak spędziłem przy danym tytule czas. Zaznaczam, że usłyszycie subiektywne wypowiedzi, więc niekoniecznie odbiór komiksu musi się pokrywać z waszym. Zaczynajmy. Zacznę od wzmianki na temat śmierci Supermana. Pominę omawianie tego komiksu, ponieważ zrobiłem osobny materiał o nim. Wraz z Szymonem podyskutowaliśmy, czy ten ikoniczny tytuł przetrwał próbę czasu, a może zostaje jedynie nostalgiczną przeprawą przez początek lat 90. XX wieku. Zapraszam o tutaj do wejścia w link w opisie i dziękuję również za świetną aktywność pod tym materiałem. No i oczywiście zapraszam na recenzję do Szymona, bo Szymon też świetnie zaopiniował właśnie to wiekopomne dzieło. Natomiast w tym momencie przyjrzyjmy się szczegółowiej komiksowi z serii DC Limited. Potwór z bagien. Mamy do czynienia z limitowaną edycją, co oznacza, że tytuł ten dostępny jest w mocno ograniczonej liczbie egzemplarzy, a cechą szczególną to wysoka jakość wydania. Myślę, że istotne jest to, że tytuły wchodzące w tę wyselekcjonowaną kolekcję są raczej dla najwierniejszych fanów oraz kolekcjonerów. Dlaczego? No nie ma co ukrywać, że za takim formatem, mnóstwem dodatków oraz jakością idzie też wysoka cena. Mnie ucieszył widok Potwora z bagien autorstwa Lena Wayne'a i Berniego Wrightsona w tak pięknej edycji. To w najczystszej postaci klasyka komiksu, która zasługuje na uwagę z kilku powodów. Po pierwsze, o czym to jest? Potwór z bagien opowiada historię Aleka Hollanda, który jest naukowcem pracującym nad formułą przyspieszającą wzrost roślin. Po ataku na jego laboratorium zostaje poważnie ranny i wpada do bagna, gdzie jego ciało łączy się z chemikaliami i roślinności. W wyniku tego przekształca się w potwora z bagien, istotę o nadludzkiej sile i zdolnościach regeneracyjnych. Tyle z pierwszego zeszytu właściwej serii. A dalej jest równie ciekawie. Komiks skupia się na jego walce o odzyskanie człowieczeństwa i zrozumienie swojej nowej tożsamości. Jego przygody ubrane są w mroczne szaty. Dekadenckie, pełne tajemnic oraz nadprzyrodzonych zjawisk. Alec Holland jako potwór z bagien to postać tragiczna, uwięziona w traumach, ale nie poddająca się oraz walcząca ze złem oraz o siebie, o odzyskanie utraconej miłości. Autorzy, a tak naprawdę ojcowie Potwora z bagien, podłożyli pod tę postać uniwersalny grunt, którym posługują się współcześni scenarzyści. Dziś można zauważyć, że komiks został nadszarpnięty zębem czasu. Czy mi to przeszkadza? Absolutnie nie. Jeżeli zna się pojęcie klasyka, to należy sobie zdawać sprawę z tego, że ma się do czynienia z dziełem z określonej epoki. Czytając klasykę literatury, przenosimy się do innych czasów z panującymi tam określonymi trendami, ale też wychodzącymi poza nie, mające wpływ na te i na przyszłe pokolenia. I właśnie taki jest ten potwór z bagien. Bardzo dobrze, że Egmont dał nam szansę na poznanie prawdziwej perły, a w takim wydaniu, gdzie mamy mnóstwo dodatków i wywiady, i szkice, i skany stron. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Zdjęcia autorów, ich przemyślenia i bardzo ciekawa również przedmowa. W takim wydaniu można stwierdzić, że mamy do czynienia z prawdziwą perłą, perłą w koronie. Pierwsze dwa zeszyty mamy już dostępne na polskim rynku w innej kolekcji, właśnie w kolekcji od Egelmos. Bardzo ciekawa sytuacja, chociażby kolorystyczna. Pewnie już to widzicie. Tutaj potwór bagien jest zielony, a tutaj jest szary. Jest więcej takich ciekawostek. Mnie w sumie chyba najbardziej zaskoczyła ta różnica.
Ja jestem przeszczęśliwy, że mam tak piękne wydanie, że mamy okazję poznać pierwowzór, pierwsze przygody Potwora z Bagien. Mnóstwo jest zawartych tutaj ciekawostek, łącznie też i z pierwszą historią Alexa Olsena, a nie Aleka Holanda, ale o tym myślę, że dowiecie się właśnie z lektury tej księgi. Jak wspomniałem, koszt jest ogromny, prawie 300 zł. Myślę, że osoby, które znają i cenią sobie postać Potwora z Bagien, wiedzą, że ta pozycja jest naprawdę szczególnie ważna. Ona daje podbudowę pod dzieło Alana Moore'a, a także pozostałe komiksy, jak chociażby Scotta Snydera, czy całkiem niedawno wydane Zielone Piekło Jeffa Lemira. Naprawdę polecam. W limitowanej serii otrzymujemy też Trybunał Słów, który pochodzi z New 52, w Polsce znany jako Nowe DC Comics. Tych tomów obecnie ze świeczką szukać. W sumie mogę wysunąć stwierdzenie, że Egmont wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskich czytelników i wydaje na nowo najlepiej sprzedającą się opowieść w USA w 2012 roku. Ale czy we właściwy sposób? Jedne z największych tuz amerykańskiego komiksu, m.in. Scott Snyder, James Tynion IV czy Greg Capullo, przedstawiają mroczną i pełną tajemnic opowieść o jednej z najtrudniejszych zagadek kryminalnych, z jaką zmierzył się Batman. Komiks przedstawia historię tajemniczego Trybunału Słów, tajnego stowarzyszenia, które od dawna rządzi Gotham i w tym momencie wychodzi z cienia. Batman początkowo traktuje opowieści o sowach jako ojcach i strażnikach miasta, jako miejskie legendy, ale wszystko się zmienia, gdy w Gotham pojawia się brutalny morderca, który eliminuje zarówno najważniejszych, jak i najniebezpieczniejszych mieszkańców miasta. Czy warto poznać tę historię? Uważam, że tak. Nie bez powodu Trybunał Słów to jedna z najbardziej cenionych historii w świecie Batmana. Snyder bowiem wprowadza nowe elementy do mitologii Batmana, które są zarówno świeże, jak i wierne duchowi oryginału. Sama historia jest pełna tajemnic i intryg. W edycji Noir dostajemy dwa tomy z Nowe DC Comics, Trybunał Słów i Miasto Słów. Album zawiera oryginalne zeszyty Batman od 1 do 11 i w tym momencie powiem wam, że zaczynają się wady tej edycji. Mam zawsze problem z komiksami, które są w edycji czarno-białej, jeśli pierwotnym założeniem twórców było stworzenie komiksu kolorowego. W procesie tworzenia barwy mają wielkie znaczenie. Tutaj mamy edycję kolorową i w tym momencie zabiera się kolory. Niby nic, jednak są elementy, które pierwotnie były. Są w oryginale, a mianowicie smugi, te reflektory, światła z reflektorów, one też mają jakieś znaczenie. Kolejny przykład, mamy specyficzną postać, pełną żył na twarzy i na całym ciele. W czarno-białej edycji tego nie ma. Nie widzimy pewnych oznak, które w fabule mają jakieś znaczenie. I właśnie o to mi chodzi. Tłumaczenie też jest nieco zmodyfikowane i nie ma większych wpływów na odbiór tekstu. Co mi się podoba, to że mamy tutaj przetłumaczone też i pewne sformułowania. Tu w oryginale mamy po angielsku, chociaż jest odnośnik. Bruce Wayne umrze jutro. Tutaj mamy Bruce Wayne zginie jutro. To absolutnie nie wpływa na odbiór tekstu, ale brak tekstu w dymku ma znaczenie. Jeszcze kilka sytuacji. Tutaj mamy scenkę, popatrzcie, i tego nie otrzymujemy tutaj. Tutaj przechodzimy do innego już zeszytu. To z kolei jest na samym końcu. Te plansze znajdują się pod sam koniec, za bardzo nie rozumiem tego. Natomiast co mnie martwi w tej edycji, to, że nie ma dwóch zeszytów. Nie mamy pierwszego śniegu. I nie mamy ducha w maszynie.
No, mnie osobiście to jednak boli, bo pierwotnie otrzymaliśmy, bo w sumie to jest w tej wersji z nowej DC Comics. Czego niestety też nie ma ta edycja, no to galerii okładek. Nie ma tej galerii z tomu drugiego, z tomu pierwszego, prócz galerii. No, nie ma praktycznie niczego, co tutaj jest. Tutaj mamy szkice, tutaj mamy scenariusz Scotta Snydera, a także te artworki. Ich niestety nie ma. Świetnie, że czytelnicy, którzy do tej pory nie mieli możliwości przeczytania tej historii, mają teraz taką możliwość. Jednak w moim przekonaniu lepiej sprawdziłaby się edycja DC Deluxe niż Noir, która jest po prostu bardzo droga, a jej limitowany nakład spowoduje, że szybko zniknie, a do druków Egmont nie przewiduje. Ciekaw jestem waszego zdania. A skoro mowa o cenie, no to mamy 280 zł. We wrześniu otrzymujemy kolejną ciekawą propozycję ze świata Batmana. Gotham, rok pierwszy, od Toma Kinga i Phila Hestera. To opowieść, która przenosi nas do początków Gotham City, na długo przed pojawieniem się Batmana. Komiks uznaje za wyjątkowy, ponieważ przedstawia genezę miasta, które stało się domem dla Mrocznego Rycerza, a także ukazuje korzenie zła, które z czasem zdominowało Gotham. Historia rozpoczyna się dwa pokolenia przed narodzinami Bruce'a Wayne'a, kiedy to nowo narodzona dziedziczka rodziny Wayne'ów zostaje porwana. Przygotujcie 100 tysięcy dolarów za dziecko. Jest bezpieczne, ale nie będzie, jeśli nie zapłacicie. Nie mówcie nikomu, nie mówcie policji. To dziecku nic nie będzie. Oddam je za pieniądze. Niedługo napiszę znowu. Rozpoznacie mnie po tym znaku. Chociaż niedługo tak się nie pisze. Prywatny detektyw Slam Bradley, będący narratorem, zostaje wplątany w porwanie, co prowadzi go do odkrycia mrocznych tajemnic Gotham. Komiks jest brutalnym, gęstym, czarnym kryminałem, który ukazuje miasto balansujące na krawędzi chaosu. Tom King, znany ze swojego unikalnego podejścia do narracji, przedstawia Gotham jako miasto pełne korupcji, przemocy i zepsucia. Historia ta nie tylko pokazuje początki Gotham, ale także eksploruje tematy moralności, sprawiedliwości czy odkupienia. King i Hester stworzyli opowieść, która jest zarówno głęboka, jak i poruszająca, ukazując, jak miasto stało się miejscem, które zrodziło Batmana. I ten aspekt bardzo mi się podoba. Właśnie, skoro już mowa o Philu Hesterze, to jako ilustrator wita nas mrocznym retro stylem noir, który doskonale oddaje klimat lat 40. i 50. XX wieku. Jego rysunki są pełne symboli, ukrytych przesłań, doskonale uwypuklił mrok nie tylko miasta, ale też ludzi. Kolorystyka komiksu utrzymana w stonowanych barwach dodatkowo podkreśla ponury nastrój miasta. No dla mnie to jest fantastyczna robota. Patrzcie, jak on się bawi kolorami. Warto ten komiks przeczytać kilka razy. Powrót do tekstu będzie odsłaniać inne elementy, które na pierwszy rzut okiem są niewidoczne. I też mamy dodatkowe materiały. Obejrzyjmy sobie je. Jest tego dosyć sporo. Jest szkicownik, galeria okładek alternatywnych. Przepiękne wykonanie. Dlatego myślę, że fani dobrego kryminału, fani Batmana i mocnej historii, mocno zaskakującej, powinni czym prędzej sięgać po ten komiks. A kosztuje okładkowo 100 zł. Jest naprawdę świetny. Gotham, rok pierwszy. Nie rozstajemy się z Batmanem, przed nami Batman Biały Rycerz przedstawia pokolenie Jokera. Otrzymujemy piąty tom popularnej serii Batman Biały Rycerz od Shana Murphy'ego. Składa się z kilku spin-offów, a wszystko zaczęło się od alternatywnej wersji historii Batmana, gdzie Joker, znany jako Jack Napier, zostaje wyleczony ze swojego szaleństwa i postanawia naprawić Gotham City, które wcześniej terroryzował. Z kolei Batman, on zostaje aresztowany. To było naprawdę bardzo, bardzo fajne.
Komiks, jak sam tytuł wskazuje, skupia się na dzieciach Harley Quinn i Jokera, które muszą zmierzyć się z dziedzictwem swoich rodziców. Akcja komiksu rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z Batman Biały Rycerz i Batman Klątwa Białego Rycerza. Jackie i Bryce, bliźnięta, dorastają w cieniu swoich sławnych rodziców. Historia zaczyna się, gdy dzieciaki kradną Batmobil i uciekają, próbując odnaleźć swoje miejsce w świecie pełnym chaosu i przestępczości. Podczas swojej podróży odkrywają mroczne tajemnice Gotham oraz prawdę o swoim ojcu, Jacku Napierze, który był zarówno Jokerem, jak i Białym Rycerzem. Ich przygody prowadzą ich do konfrontacji z nowymi i starymi wrogami, a także do odkrycia, co naprawdę znaczy być bohaterem. I teraz szczerze, niestety tekst ten nie przypadł mi do gustu, tak jak poprzedni tom, Batman nie tylko Biały Rycerz. Tutaj nie zdołałem polubić pomysłu z Jokerem cyfrowym, tak i tutaj tego również nie kupuję. Komiks wydaje mi się propozycją bardziej dla młodszego czytelnika. Eksploruje tematy takie jak dorastanie, szukanie tożsamości, bunt dzieciaków, Jokera i Harley Quinn. Widzimy, jak odkrywają prawdę. Jackie i Bryce muszą zmierzyć się z tym ciężarem i znaleźć właściwą dla siebie drogę. I to może być cennym aspektem, ale podążający za nimi hologram ojca, niestety, on mnie nie kupuje, on mnie irytował. Same ilustracje są naprawdę w porządku. One są w stylu całej serii. One są bardzo dobre, choć myślę nawet, że bardziej kartonowe. I nie wiem, może ten styl dawał mi poczucie, że czytam tekst serii powieści graficzne plus 13. Nie dały mi ani zaskoczenia, ani świeżości i jakiejś zwykłej frajdy z czytania, ale wiadomo, co kto lubi. Natomiast jeżeli jesteś fanem wszystkich tomów, to ucieszy cię wzmianka na końcu. To dopiero początek. Komiks zawiera też i galerię. Trochę projektów postaci. A i tutaj jest cała seria, która wyszła do tej pory w Polsce. Tak, nawet opis na okładce krzyczy zbuntowana młodzież. No serio, jakoś to do mnie nie trafia, ale no cóż, nie wszystko musi nam się podobać. Komiks kosztuje 80 zł. Joker Świat to antologia komiksów, która przedstawia Jokera w różnych kulturach i krajach na całym świecie. Mamy walutę, tutaj mamy polską okładkę. I jest to niejako kontynuacja Batmana Świat. Też na podobnej zasadzie, też z okładką polskiego komiksu. Joker Świat zawiera opowieści autorstwa zespołu reprezentujących 13 różnych krajów, oddając tak naprawdę wrażliwość kulturową różnych narodów. Dlatego autorzy mieli za zadanie przedstawić najpopularniejszego złoczyńcę DC w taki sposób, aby był bliski właśnie tym danym kulturom. I jak to się udało? Właśnie, struktura komiksu jest dosyć specyficzna i od niej trzeba zacząć. To opowiadania krótkie i krótsze, gdzie zaczynasz zagłębiać się w świat i nagle już koniec. Tutaj mamy flagi tych wszystkich państw i oczywiście też jest Polska. Nowelki mają skondensowaną akcję, rozgrywając się w wielu zakątkach świata, dlatego każda historia ma swój własny, niepowtarzalny styl i ton. W polskiej historii Joker pojawia się w Krakowie, gdzie jego szaleństwo zderza się z bogatą historią i kulturą miasta. Inne historie przenoszą nas do takich miejsc jak Hiszpania, Meksyk, Czechy czy Kamerun, ukazując, jak Joker manipuluje i niszczy w różnych kontekstach kulturowych. Więc siłą rzeczy w zbiorze opowiastek jedne nas zaciekawią bardziej, inne po prostu mniej. Joker Świat ma, uważam, mocne strony. I ja tutaj sobie zaznaczyłem tę najmocniejszą. To nie byli jego naśladowcy, ponieważ Joker nie jest osobą, ale ideą. Dokładnie.
to jest to, że niektóre opowiadania skłaniają nas do refleksji nad aspektem zła i chaosu na świecie. Joker jest wyłącznie symbolem, jakąś metaforą nienawiści, która ma się, no przyznacie, bardzo dobrze we współczesnym świecie. A najsłabsze strony komiksu, no niestety one znajdują się na końcu. Czy wam ta okładka coś mówi? Oczywiście powinna, ponieważ to jest manga, którą Egmont sprzedaje osobno. My już mamy 2 tomy i wyobraźcie sobie moje zdziwienie, że tutaj mamy zwyczajny fragment tej mangi i uważam, to jest za bardzo słaby chwyt. To jest wersja demo, która ma, myślę, przyciągnąć do tej mangi. Nie jest to fajne. Myślę, że skoro jest tutaj mowa o etiudach, takiej formie etiud, o krótkich opowiastkach, to danie urywka 3-tomowej mangi nie powinno mieć absolutnie miejsca. Polska opowieść, choć ładna graficznie, pokazująca piękny Kraków, no nie zachwyca. Mamy tutaj dość dziwacznego Zawiszę Czarnego jako ochroniarza w Galerii Sztuki. Ani nie śmieszy, ani nie napawa dumą. No nie za bardzo byłem w stanie zrozumieć jego podejścia. Dlaczego on tutaj jest i dlaczego w taki sposób się zachowuje? No nie, to nie jest dla mnie. Zakończenie również nie ma dobitnej puenty, choć motyw ze Stańczykiem jest bardzo ciekawy, ale uważam niewykorzystany. No szkoda, naprawdę szkoda. Ogólnie uważam tę antologię jako świetną inicjatywę. Naprawdę jako świetną inicjatywę, aby umożliwić artystom z całego świata pokazać ich umiejętności oraz fantazje, a także aby czytelnicy również z całego świata mogli to zauważyć i docenić. Mam nadzieję, że da to poszczególnym artystom rozwinąć skrzydła, a DC umożliwi im stworzenie pełnoprawnych opowieści. Koszt tego komiksu to 90 zł. I czy polecam? No raczej jako ciekawostkę. Ciekawostkę, którą można wypożyczyć z biblioteki, jeżeli jest. Z zakresu treści DC został mi jeszcze jeden komiks. Joe Hill prezentuje Hill House Comics, sequel Kosza Pełnego Głów Joe'ego Hilla, Lodówka Pełna Głów. Tak, mam Kosz Pełen Głów, tutaj jest recenzja do tego komiksu i czy to jest udana kontynuacja tego, co tutaj jest? Tajemniczy topór, który podczas huraganu z 1983 roku rozpętał pandemonium, spoczywa na dnie zatoki. Jednak jego mroczna moc nie może pozostać ukryta na zawsze. Calvin i Arlene, para spędzająca wakacje na wyspie, odkrywają topór i wkrótce zostają wciągnięci w serię dla nich przerażających wydarzeń, a dla nas bardziej zaskakujących i rozrywkowych. Komiks zawiera wiele elementów typowych dla gatunku horroru, takich jak napięcie, mroczna atmosfera, nadprzyrodzone zjawiska i przerażające momenty. I no pytanie, czy to faktycznie są przerażające momenty? Zależy dla kogo. Dla mnie nic tutaj nie było przerażającego. Tak jak w poprzedniej części, strach czy przerażenie mogłyby występować, jednak przebijane są przez hiperbolę, zbyt przejaskrawioną i częstą przemoc, latające głowy, których no, będę starał się unikać. Te latające głowy, one znajdują się w lodówce i to jest dla mnie bardziej humorystyczny akcent, który skutecznie udaje się przebić grozę. Czy to źle? No myślę, że nie, absolutnie. Nie chciałbym, nie tego w sumie oczekuję po horrorze, ale jeżeli lubicie styl na przykład Martwego Zła, to myślę, że będziecie zadowoleni. Tom Flower, ilustrator serii, zrobił naprawdę bardzo fajną robotę. Kreska jest dynamiczna, pełna detali, co sprawia, że sceny akcji są naprawdę intensywne. Myślę, że jest udaną kontynuacją. Jest. Dodaje do uniwersum więcej informacji, daje odpowiedzi na niektóre pytania z pierwszej części. Postacie są naprawdę fajnie zarysowane, a fabuła pełna zwrotów, akcji, niespodzianek i myślę, że z pewnością pojawi się kontynuacja. Fani opowieści, która łączy elementy horroru z nadprzyrodzonymi zjawiskami i rubasznymi, krwistymi aspektami czarnego humoru, powinni być zainteresowani.
Komiks może przyciągnąć przede wszystkim osoby dorosłe do siebie, a koszt to 80 zł. Na koniec został mi komiks w wydaniu jubileuszowym, tom pierwszy Jonka, Jonek i Kleks, świętej pamięci Charlotte Pavel. Jonka, Jonek i Kleks to seria komiksowa dla dzieci i młodzieży, gdzie głównymi bohaterami jest dwójka młodych ludzi, para nastolatków oraz Kleks. Fantastyczna postać, która pije atrament. Komiksy te opowiadają o ich barwnych, często surrealistycznych przygodach, pełnych magii, humoru. I ta trójka bohaterów to postacie z mojego dzieciństwa, dlatego wybrałem sobie ten komiks do przeczytania. Uwielbiałem Kleksa jako dziecko i obecnie po wielu dekadach wracam do opowieści o nim w przepięknie wydanej książce. Przyznam, że przed lekturą niewiele z tego pamiętałem, a z tego zbioru pamiętałem w sumie jedynie porwanie księżniczki. No, dla mnie to w tym momencie jest wielka podróż do mojego dzieciństwa, aby przypomnieć sobie te uczucia, emocje, które mi wówczas towarzyszyły. Wydanie jubileuszowe to nie tylko zbiór wielu komiksów, ale też mnogość zawartości dodatkowej, posłowie, które jest no, przepiękną laurką dla Charlotte Pavel o jej życiu, twórczości. Tu jeszcze mamy galerię okładek. I to naprawdę nie wszystko. No dobra, ale pytanie jeszcze podstawowe, bo nie da się tak naprawdę tego w ogóle streścić. Tutaj mamy zbiór historyjek śmiesznych, przygodami, naprawdę przygodami absurdalnymi, ale sympatycznymi. I czy polecam jako osoba dorosła? To lekkie, proste, wychowawcze opowieści dla przede wszystkim młodszego czytelnika, młodszego pokolenia. I w tym momencie dzięki wydaniu zbierającemu te teksty można również zaobserwować, jak ewoluował styl ilustracji, piękniał, a opowieści stawały się dłuższe, złożone i ciekawsze. Ja myślę, że polecam ten komiks ze względu na wartość, jaką ma dla rodzimej literatury obrazkowej. Po prostu zwyczajnie wypadałoby znać Jonkę, Jonka i Kleksa. Więc mam tom pierwszy i z pewnością będę chciał też i poznać pozostałe tomy. Spójrzmy na 50. rocznicę tych bohaterów. Pierwszy tom kosztujący 120 zł. Wydanie to, ono jest bardzo podobne do wydania ze złotej kolekcji Kajka i Kokosza, ale jednak, podwyższam kamerę, no nie jest to ten sam format. Szkoda, bo myślę, że można byłoby ujednolicić, ale mimo to, to jest coś pięknego. Piękna pamiątka z mojego dzieciństwa. Tyle ode mnie, dzięki serdecznie za uwagę, dajcie znać, co Was zainteresowało, czy zgadzacie się też i z moimi poglądami. Pamiętajcie, że to jest zawsze nasze subiektywne odczucie, nie wszystko wszystkim musi się podobać. Jedne rzeczy bardziej się podobają, drugie mniej. No i jestem ciekaw, czy mój gust jest pokrewny z Waszym. Dzięki, do zobaczenia, cześć!